Damy z rynku z Grajewa. Tutaj się rozwidniło trochę. Część druga. Nagrywamy. Budapeszty łapciate. Są. Tutaj widzimy na dużych łapciach. Od 100 do 150 zł. Winerki tak samo łapciate. 100-150 zł sztuka. Tak to wygląda. Tu widymy mamy koroniatę. Też od 100 do 150. 200 za parę, tak? 200 za parę koroniaty na ładnych łapciach takich. Ładne łapy mają. Koroniaty, te pary parzyste są. Na dużych łapciach. Też 150 zł sztuka. Fajne dosyć takie ptaki. Samica jakaś brew ciemna. W zimno. Zasłonili. Mamy newki. A te newki mazowieckie? Jest ceny? Trzy parki. Po 3 dychy za głowę. Po 30 zł w kurcie. Pojedynczo 50. W kurcie. Newka. Mazowiecka w łapciach. Tu i perłowe mamy jeszcze. A te perłówki? Łapciate? Po 75 za głowę. 75 za głowę. Perłowe koroniaty łapciate. Żałobne. Zależy od tury. Trzeba też tak po 1,5 za parę. No liczę, że tam nawet nie będę. To parę, tak? No. No. Po 1,5 za parę. Można sobie wybierać dowolne wtedy. No tak. To półtorej jest tuby sztuka, tak? Jest, no takie co ci mówiłem. Jedna z wadami, a druga taka wiesz, tam, rozpłodowa, stara. Nie, nie, brat, ja mówię, wezmę to chociaż zobaczysz mniej więcej, jak to wygląda. To masz parę taką zaznaczoną, ona jest oryginalna, wszystkich klęta, kosma, o tak. W ogonie widzisz? No. No. Półtora stówki. Pójna dziobali, no wpadł, no w górę, kurwa, wpadł. O, tu jest para już zaznaczonych. I to jest na, no, na pełnych klętach, w ogonie, wiesz, w lotach i w tym, nie? Takie kurwa widzisz, nie? Się starzeje. Do patrzenia. Wszystko mam wejszwany. Półtora stówki, tak? Wszystko mego chowu. Wszystkie są na moich obrączkach adresowych, nie? Półtorej stówy za parę? No. Tak. I to są oryginały na wszystkich lętach, nie? No długo trzeba było, żeby wychować takiego głębia, że miał lętki, wiadomo. Tu i tu, żeby bez żadnych przestrzałów, no. Tak. Ale się wyciągnęło to, no, po kilku latach. Także. Cieszy oko. Teraz dużo przyniszczone są, co nie? Końcówy, bo to wiadomo. Czy to para tylko zaznaczonych na wyższy tu masz? Tak. No, no. Półtorej stówy para. No to było 7 wyższy sztuk. Zapomniały jak wszystko. No, nogony. Para parzysta, ta, nie? Tak, tak. Łapki farby. Czarny, zaraz pokażę tutaj takie widniejsze, ktoś lubi. To jest para tutaj. Widymy też się rozeszły. Winery też się rozchodzą. Tamte z koronkami lepszymi tymi pokażmy. No to tu jest para kolejna parzysta. Wyrzucam i mówi. Tak, to jest para kolejna. Za darmo! W Grajewie wszystko za darmo. Tak, to kosztuje? Może zostać. Ile chcesz za tą parę? Za tą parę 2,5 stówy.
Dwie ci dam i zabijaram i za tamte 150 dam winarki. No dobra. Tylko muszę zobaczyć, czy a to jest, to jest samiec czy samica? Samica to jest. Samica. I samiec to od niej tam przejść. Tutaj ta będzie. Nie, to nie jest to. Taka biała. Ten ma trochę lętki takie. Pierdolę jeszcze. 150 parę strzelał. Tu jeszcze widymki mamy takie czerwone. Tutaj chłopaki takie sztuczki wzięli. Winery na łapciach dużych. Tu zajebie to mieli się powiedzieć, tylko że to są białe wszystko, nie? No właśnie, to przez tego by było. No jest im na no tak po głowach patrzysz, to samiec, nie? A to? Tutaj siwe. A daj ten zbyt, jak chcesz. Kurniate. Co? Ile taka parka? Łapcie duże. 2,5 stówki. 2,5 stówki. A to będzie para? To chyba nie będą babyki? Mi się wydaje po głowach, że to sam jest od razu. Wywrotki, tak? Wschodnie pruskie. Dwie pary. No, 200. 200 dla nie, tak? No, 250. No mówię, że po stówie, no to gdzie? 200, dawaj za 200 i biorę. Kurwa, nie wiem, który to był. Ten był na pewno. Proszę bardzo, trzymać. Ładne, takie wschodniopruskie, na dużych łapach. Bo ja sam tu mam. Mam zdjęcie zrobić, wysłać do kompletu siwych jeszcze? Tak, nie ma swojego, już ostatnia para. Tu jeszcze, para jest siwych. Chcesz, to ci rozmienię. Ono łapy olbrzymie, ja zdjęcia mam zrobione, tylko tu kurwa wczoraj je łapałem, one już nie mają tego wyglądu. Nie, no, kurwa. Koroniate. Bo to z zeszłego roku. Ja niebieskie na pewno biorę. Wrotki czarne. On był sparowany z siwą. I niebieskie, ładne wschodnie pruskie, jedna para sprzedana, jeszcze jedna została, tak, ale zaraz już... No, tak, to wywrotki wschodnie pruskie. To jest to na pewno... niebieskie para, nie? To jest na pewno samiec, to jest 100%. No to jedne zabrali już. No bo miałem z siwą w parę. A tu jest... Tu czarny jeszcze nie są? Wiem co to na będzie. To jest młody. On jeszcze widzisz pały samo. No, no on będzie miał kosmi kurwa taki, że to na duży kosmalek. Nie wiem co to może być. Taki 250 czy samiczka za 250 to ma. No, a ten ci nie powiem. To jest mego chowu z tego roku. Wszystkie są obręczkowane. No. No. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No, cieniutki dziubeczek. To jeszcze może się nie wyrobiło. To tamte pary co on zabrał, nie? To taka ciemniejsza wyszła. No, ciemniejsza właśnie. A te to jaśniejsze to po tych, tak? To widomo czarne, bo skoro też para, tak? Ty. Czy nie wiem? Ja to kurwa kupiłem, miał być samiec. I to no. Kurwa zaczęło mi z Budapesztem żółtym się parować, no. Z tym ogładkiem. Samica, no. Samica, a tamten? To byłem kurwa z 2 miesiące temu na tym, na targów tam w Halinowie, wiesz, no. Nie? I miał być samczyk, wiesz? I do tej samicy kurwa tu kupiłem. Wiesz, tam nabyłem. To tamta czarna też samica, tak? No. I chuj, dwie samice. Ach, się rozeszły jak świeże bułeczki, takie gołębie. Takie na takich łapciach. Kolega zabrał na popatrzenie. Nie jestem pewien, bo to kurwa podobne, bo 7 dych. Ja to najbardziej chowałem, tak się staram, kurwa, żeby one właśnie lęty w łapach miały, chociaż kurwa, wiesz? Fajnie. Mam samca na lęcie właśnie. Lęty w lotach, w tym, na łapciach lęty. Takie ptaki, tu kolega ma. Szyżak. Pierdolony mocno, ale... Takie ciemne. Na bucie. Się pierdoliły strasznie. Wczoraj łapane na kupie 60 gołębi. Ładne łapcie mają. A
A ile kolego tam blajwinerka? 200. 200. To samiec. To samiec, tak? No, kupiony za samica, a samiec. Samczyk blajwiner. Ostrości, coś nie mogę złapać. Wody się wleje, żeby to ładne gołębie z tej witasu, krzyżanki. Sporo ptaków poszło, sprzedano. Taki na takich łopolach. 250 zł para łapciatych. Tu samiczka, tam samczyk. Też takie same łapy ma. Z tych jaśniejszych mogę wybrać samczyk. Czoła 30 zł. Białe, ładne. Tu mamy lentarsze po 50 zł. Sztuka. Czerwone. Jednego? Za jednego. Tu mamy homer, 200 zł, para, takich homerów. A te Indiany, jaka cena? A, ty kupiłeś? Po stówie, nie? Po stówce. Takie Indiany nabyte. Tak. Kupiłem dwie samice, ale to też uzyskałem. No ma, tam widziałem całą klatkę. No. Żółte miał to. Tak, ja wiem. Tam dalej mam. A mam, mam. Chcesz to choć zobacz, bo to mój znajomy nawet. Tawczaki. 250. Mamy. Tu mamy winery ładne. I tyle. Mery tutaj po 100, po 100, po 150 zł sztuka. Tyle. Kryjemy. A, no to widzisz. Nie wiedział, że taki rynek tu jest. No, to... Trzeba. Będzie więcej ludzi właśnie. Skąd kolega przybył? Ze Strudy. Także rynek Grajewo tutaj się rozwija. 200 km tu ze Strudy przyjechali chłopaki. Przywieźli takie ptaki. Czerwony co to jest? Samczyk i samiczka. Tutaj tak samo, są samczyki, są samczyki, to sobie wybrać. Kwestia, co tam pana interesuje. A takie żółte wywrotki, w jakiej cenie masz? 200-250. 200-250 zł sztuka.
Zależy, jak to po 80. Na takich jasnych grobach, jasne obwody. Tak. Moki. Rafał, Steropole sprzedałeś? Ja ci mamy już. Już sprzedane. Mamy cały lot. Moki. 150. Szaryki, żółte. A ty szczepisz na takich miłych głowach? Czarne. Czarne, czerwone, żółte. Cała klatka boków. Te boki, po ile mówisz? Od 30 do 30 zł mamy takie boki. Szeryki 50 zł, tak? A szeryki 50. Szeryki po 50. Gonione. Tak, te latające. Te latające są. Po 50 zł sztuka. Widzimy. Takie szeryki z rozpłodu. Trochę cena lepsza, bo te z rozpłodu są takie trochę lepsze na krótszych dziobach. Szaryk białostocki nocny, tak zwany. Żółte mamy. Jakie cenie te boczany? Pan sobie wybierz, a ja panu powiem cenę. A co, bucianów? No. 11. Najbogatszy. Koty mamy. Iloczki soi. Perukarze. Szpak duński. Szpaki duńskie. Mamy też także zróżnicowany. Dzisiaj rynek duży jest. Jest duży. To o czymś to świadczy. O czymś to świadczy. Nery łable. 150 zł sztuka. O cztery dyszki mamy takie budowyszczyki. Dwie klatki tutaj panna. 40 zł sztuka. Ładniejszy głowa. Oczy jasne takie. Para czajek. Liny. A te czajeczki? Stuwa? Czajeczki 100 zł mamy. Siwe para parzysta. Jaka cena tych brudowczaków? Jaka cena? Zależy które. Ten na przykład? Po 200. Po 200 mamy. Po 150, ta czarna 350. Takie brudowczaki mamy po 200. Dobry, witam. Do tej samiczki pan dokupił swojej czarnego? Nie, nie. Co? Nie. Nie sam przyjdź. Przyjdź pan później, jak pan przestasz. Przestaniesz pan kręcić, ja, ale ładne młode. To akurat Darek ogląda moje filmy,
i dał mi taki prezencik do tej samiczki, takiego samczyka i dymka. No zobaczymy, co to będzie. Twierdzi, że na dużych łapciach. Stare są. Jasne, dosyć jasne. Dreszy fajne są. Po ile dreszy? Po stówce ładne dreszy. Na Grejewie zapraszamy na białych, na jasnych obwodach, na jasnych oczach. Łuseczka ładna, ładnie się prezentują. Ale tyle? Ładne ptaki. Nie? Tu nie spotka tak? Nie, nie, żadne. Drugi raz jestem, ale moje były niemieckie telewizje. Tu i Budapeszty. Też takie na wieneczkach. Fajne. Tutaj Darek podarował mi taki prezent do tej Widymki z Ostrołęki. Przyjechał. Ma łapcie mniejsze, takie połamane, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mówi, że stare mają bardzo duże łapcie. No, to jest rodzeństwo. To mają takie większe łapcie. On ma połamane. No zobaczymy, co z tego wyjdzie.